Maria Magdalena stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabuni, to znaczy mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: widziałam Pana i co jej powiedział. Jesteśmy w oktawie zmartwychwstania. Każdego dnia mówimy: oto jest dzień, oto ten dzień, dzień zmartwychwstania. I w ciągu tych dni Pan przychodzi szukać nas. Na końcu chodzi o to, żeby spotkać Chrystusa, nie zatrzymać się przy pustym grobie, tylko iść do Galilei, to znaczy do naszej codzienności, i tam spotkać Zmartwychwstałego. Bo spotkanie Zmartwychwstałego dopiero zmienia wszystko. Każdego dnia Pan przychodzi ze Słowem, które nas prowadzi na tej drodze spotykania Go. Bardzo mocno słyszałem tego pierwszego dnia o tych złożonych płótnach, o tym, czego też doświadczamy tu na Eucharystii. Kiedy widzimy korporał złożony na końcu Eucharystii i mówimy: widzimy złożone płótna, nie ma go, tu zmartwychwstał. Przyszedł w moje życie, mogłem go przyjąć, został złożony na moich dłoniach, mogłem go spożyć, Pan zmartwychwstał we mnie. Wczoraj przychodziło to słowo, to pytanie, czy ciągle jestem tym, który rozgłasza kłamstwa, że on nie zmartwychwstał. Bo kiedy go nie spotkałem tu, to rozgłaszam kłamstwa, nawet jeżeli moje usta mówią wielkie słowa, a nie ma we mnie zmartwychwstałego, nie ma we mnie tego nowego życia, nie ma we mnie tej zdolności złożenia swoich szat, nie, tych płócien, żeby uklęknąć u stóp drugiego, żeby mu służyć. Nie ma we mnie tej postawy zajmowania ostatniego miejsca, bycia tym najmniejszym, to głoszę kłamstwa, chociaż mówię wielkie słowa o zmartwychwstaniu, o Panu Jezusie, o Jego miłości. Wszystko jest kłamstwo. To słowo wczoraj mówiło i to trwa aż do dnia dzisiejszego, więc uwaga, mówi to słowo mi. A dzisiaj mówi, idzie dalej i mówi mi, co potrzebuję, dlaczego. To, o czym mówi dzisiejsze dzieje apostolskie, o tym, że to głoszenie zmartwychwstałego, kiedy Piotr głosi, to Bóg przyłącza poprzez to głoszenie ma taką moc, to głoszenie dotyka serca, dotyka do głębi tych ludzi, nie tylko umysły, prawda? To nie jest informacja, to jest słowo, które dotyka serca, porusza serce. I Bóg przez to przyłącza do Kościoła. I potem przychodzi to, że ta obietnica tego życia, które przychodzi w zmartwychwstałym, jest dla was i dla waszych dzieci. A my widzimy dzisiaj ludzi, którzy opuszczają. Ciągle mi przychodzi na myśl to
ta wiadomość, którą gdzieś otrzymałem od braci z Wrocławia, że gdzieś w parafii naszej w przeciągu krótkiego czasu, tam 16 osób przyszło po dokumenty do apostazji. Widzimy dzieci, które odchodzą, które nie chcą zasiąść z nami do stołu, a jeżeli zasiadają, to się buntują, kpią. Dlaczego ta obietnica wydaje się nie być dla nas i dla naszych dzieci? Co jest powodem? I dzisiaj to słowo pokazuje mi pierwsza rzecz, kiedy ci posłani do Marii Magdaleny zwracają się do niej, bo anioł znaczy posłany. Nie? My jesteśmy posłani, żeby głosić prawdę i głosimy prawdę, żeby ona nie była kłamstwem. Pierwsze jest, dlaczego płaczesz? To znaczy, słowo mówi, dlaczego ta obietnica nie wydaje się być dla nas i dla naszych dzieci? Bo nie widzimy bólu, cierpienia drugiego człowieka. Nie interesuje nas to, dlaczego płaczesz. Bardziej mnie interesuje to, dlaczego ja przez tych ludzi płaczę. Dlaczego mi to robisz? Dlaczego tak się do mnie odzywasz? Dlaczego tak traktujesz? Dlaczego sobie lekceważysz to, co dla mnie jest święte? Nie zadaję tego pytania jako posłany, które potem zadaje Chrystus. Zadawać te same pytania, co Chrystus jako posłany. Dlaczego płaczesz? Jakie jest twoje cierpienie? Umieć naprawdę patrzeć w inny sposób. Jest to słowo, które mówi, jaka jest różnica między chrześcijaninem a poganinem. Poganin, kiedy ktoś występuje przeciwko niemu, mówi, dlaczego mi to robisz, że ja tak cierpię przez ciebie? A chrześcijanin, kiedy patrzy na tych, którzy występują przeciwko niemu, mówi, jak ty bardzo musisz cierpieć, skoro takie rzeczy robisz. Zmiana perspektywy patrzenia. Dlaczego płaczesz? Jakie jest twoje cierpienie? I ta opowieść hasycka o tych dwóch wieśniakach, którzy siedzą w barze przy piwie i jeden pyta drugiego, Wasyl, a ty mnie kochasz? A ten mówi, no kocham cię. Jak ty możesz kochać, skoro nie wiesz, nie znasz bólu mego serca? Nie? To jest ta prawda, pierwsza rzecz, dla której wydaje się, że ta obietnica nie jest dla nas i dla naszych dzieci. Jest to, że bardziej jesteśmy ja. To słowo przychodzi dzisiaj i mnie porusza. Nie? Bardziej jestem zainteresowany tym moim własnym cierpieniem, bardziej związane z sądami względem drugiego człowieka, dlaczego on tak postępuje, niż patrzeniem się naprawdę na to, co się dzieje w drugim człowieku. Druga rzecz, Chrystus, kiedy się objawia i co sprawia, że Maria Magdalena go rozpoznaje, jest to, że zwraca się do niej po imieniu. I tu od razu przychodzi mi do głowy to, co się dzieje w czasie sederu paschalnego. Te cztery rodzaje dzieci. Dziecko mądre, dziecko złe, dziecko proste i te, które nie zadaje pytań. I to, że przed każdym dzieckiem, każde dziecko jest nazywane jedno. Jedno dziecko mądre, jedno złe, jedno proste, jedno nie zadające pytań. Każde jest wyjątkowe. I z każdym jestem zaproszony, żeby rozmawiać, każde traktować jako to jedno, jedyne, które dzisiaj Bóg stawia przede mną. To dziecko mądre, które sprawia, że mamy tą radość, to jest to dziecko wyjątkowe, z którego mogę, które odniosło jakiś sukces, w którym ja odniosłem sukces mojego życia, bo poszło drogami dobrymi, bo jest gorliwe, nie wiem, mogę się z niego szczycić i mogę być dumny z niego. Jest radością, bo mam więź z nim, ale także to dziecko złe, które wykracza przeciwko mnie, które idzie innymi drogami, które się buntuje, które kpi sobie z tego, co dla mnie jest święte. Jest jedno, jedyne i dzisiaj jest po to, żebym nawiązał z nim relację. I jest jedno, to słowo echad, które występuje w tym Shema Izrael, Adonai Eloheinu, Adonai echad.
że Pan jest jeden, bo On nosi w sobie ten pierwiastek Boga, podobieństwo Boga, jest Jego dzieckiem, jest wyjątkowe, wyjątkowe i dane mi jako wyjątkowe. I jestem zaproszony, żeby nawiązać z Nim relacje. I tutaj, żeby nawiązać z Nim relacje, potrzebuję nazwać je po imieniu. Nie jestem zaproszony, żeby robić coś dla Niego, ale żeby wejść w relację, muszę przejść granicę, muszę umrzeć. Muszę szukać tego, co jest dobre dla drugiego. Jeżeli trzeba pozwolić, żeby odeszło, muszę pozwolić, żeby odeszło, bo każde pokolenie musi wyjść z Egiptu. Mieć tą zdolność, która pozwala odejść i pozwala wrócić bez sądów, otaczając miłością, traktując jako wyjątkowe, jako misję, którą daje mi Bóg. I trzecie, to pozwoli dopiero temu drugiemu pokoleniu, temu dziecku, tym, którzy odchodzą, odkryć, spotkać Chrystusa. I to dopiero da im gorliwość przyprowadzenia innych, z którymi Bóg związał. Obietnica dla nas i dla naszych dzieci, tak. Ale bez tego zmartwychwstania we mnie, bez tego spotkania ze zmartwychwstałym, bez bycia posłanym, który idzie jak Chrystus, który mówi jak Chrystus, patrzy jak Chrystus, działa jak Chrystus, wydaje się być pustą obietnicą. Dlatego dzisiaj jesteśmy zaproszeni, dzisiaj Chrystus przychodzi do nas i patrzy się, pyta się mnie, jakie jest Twoje cierpienie, dlaczego płaczesz dzisiaj, dla którego jestem wyjątkowy, bo zaprosił mnie. Będziemy mówić, błogosławieni, którzy zostali zaproszeni, zaprosił Ciebie, a z Tobą zaprosił tych wszystkich, których z Tobą związał i będzie nas posyłał na koniec. Idźcie w pokoju Chrystusa. Zobaczyłeś te złożone płótna? Chrystus jest w Tobie. To niech Chrystus w Tobie dotrze do tych, których z Tobą związał.